Siemanko, witam. Pierwsze graty z piaskowania od Wolwiaka wróciły. Więc teraz widać, co było zdrowe. Okazuje się, że nie jest zdrowe. Akurat błotnik prawy jest ok, z czego już ten jest w bardzo kiepskim stanie. A właśnie na tym błotniku nie było żadnych śladów korozji. Tu jakieś pęknięcie ma. Całe to wzmocnienie wewnętrzne błotnika też tak samo jest skorodowane. Tylna klapa. Na klapa to tak jak było widać przedtem, to tak jest. Nic więcej nie doszło. Jedynie tu w tym miejscu to nie było widoczne. No i tu gdzieś pod rejestracją też jest taki głębszy wżer. No i cały ten dół. Rynienka do uszczelki. Na dole musi być zrobiona nowa, no i cała ramka od klapy też tak samo. Płyta pod silnik niby była tylko powyginana, ale się okazuje, że ta płyta, widziałem, jest gdzieś tam dostępna, więc to raczej odbudowę sobie odpuszczę, zresztą to z właścicielem jeszcze się przedyskutuje. Ale tu jak widać te paseczki, blaszki są już konkretnie skorodowane, także ta blacha to jest cała jak papierek. Więc to jest temat do przedyskutowania, czy to naprawiać. Czy jest sens tracić czas na zabawę z tym? Czy lepiej się zająć czymś innym? Maska, narożnik i z drugiej strony tutaj też końcówka, narożnik. A tak poza tym żadnych niespodzianek, nic nie ma. Tu jak widać została stara farba, ale to dlatego, że ja nie kazałem tego po całości piaskować, żeby nic nie popłynęło. A to sobie szczyszczę już papierkiem na szlifierce. Tak samo tutaj sobie doczyszczę już sam, a tu już wszystko jest wypiaskowane. Reszta karoserii będzie tak samo, gdzie nie ma możliwości, że blacha odpłynie. Będzie wypiaskowane, a to, co jest ryzyko popłynięcia, będzie zostawione i będzie czyszczone ręcznie. Dobra, to na tyle. Dzięki.